Witajcie! Pamiętacie film, w którym pokazywałam Wam wulkan? Jeżeli nie, to link do niego znajdziecie w komentarzu. W skrócie, obrazuje on reakcję chemiczną pomiędzy sodą oczyszczoną a kwasem. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam praktyczne zastosowanie połączenia obydwu tych składników. Znacie kogoś, kto nie lubi musujących kul do kąpieli? Ja też nie. Takie kule oczywiście można kupić w drogerii, ale równie dobrze można zrobić je samemu i to tylko z kilku składników. Do wykonania kul będziemy potrzebować. Oprócz składników będą potrzebne także foremki. Mogą to być zwykłe foremki do lodu. Możecie też zaprojektować je sami i wydrukować na drukarce 3D. Jeśli chcecie nauczyć się, jak to robić, to zapraszam Was na webinar na temat projektowania 3D. Informacje na ten temat znajdziecie w komentarzu. Ja mam tutaj właśnie takie zaprojektowane przeze mnie kawałki foremki. Jak widać, wyszła całkiem fajna. W misce dokładnie mieszam ze sobą suche składniki, a następnie dodaję oliwkę wraz z olejkiem zapachowym, barwnik i ewentualne dodatki. Intensywnie mieszam składniki, aż do uzyskania konsystencji mokrego piasku. Jeśli masa jest zbyt sucha, delikatnie spryskuję ją wodą i ponownie mieszam. Ale najlepiej, żeby w masie było jak najmniej wody. Gotową masę nakładam do foremek i zostawiam do wyschnięcia. Witajcie ponownie. Moje kule już wyschły. Zobaczmy teraz, jak sprawdzą się w wodzie. Jak widzicie, takie kule nie różnią się niczym od sklepowych. Po umieszczeniu kuli w wodzie dochodzi do reakcji sody oczyszczonej, czyli wodorowęglanu sodu, z kwasem cytrynowym. Powstaje cytrynian sodu, woda oraz dwutlenek węgla. Pienienie się kuli jest wynikiem intensywnego wydzielania dwutlenku węgla. Cytrynian sodu jest nieszkodliwym i szeroko stosowanym w przemyśle konserwantem, wykorzystywanym jako regulator kwasowości. Określa się go oznaczeniem E331. Jeśli się Wam podobało, to łapka w górę i zasubskrybujcie nasz kanał.